jestem synem tej ziemi. Mocno identyfikuję się z ziemią opolską, między innymi poprzez to, że moja rodzina wywodzi się genealogicznie z właściwie z Żelaznej, tutaj gdzie w tej chwili jesteśmy. To udokumentowane to są lata, wczesne lata wieku XVII. Jest człowiekiem bardzo aktywnym i ja też jestem bardzo aktywna. Także myśmy się pod tym względem bardzo dobraliśmy się i często mówię, że jesteśmy jak para koni, która pędzi naprzód, właściwie galopuje, nie oglądając się na siebie. Może teraz ten galop troszkę zwolniliśmy, ale jednak dosyć szybko biegniemy dalej. Profesor Ryszard Knosala pełni wiele ważnych funkcji w polskiej nauce. Jest m.in. członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, prezesem powołanego przez siebie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcji i przewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Jako pionier tej dyscypliny w kraju i inicjator wyodrębnienia jej jako samodzielnej dziedziny, ma olbrzymi wkład w kształcenie i badania prowadzone w tym kierunku na wszystkich uczelniach. Profesor Knosala jest redaktorem naczelnym takiego cyklu publikacji bardzo ważnych dla studentów, którzy podejmują ten kierunek studiów. Na skutek tej skutecznej działalności na przykład 11 wydziałów w polskich uczelniach mają już uprawnienia doktoryzowania. To jest bardzo ważny element tej działalności. Ja krótko mogę powiedzieć, że po prostu to jest po pierwsze. Profesor Knosala cieszy się ogromnym autorytetem i zaufaniem całego środowiska profesorskiego, bowiem członkiem Centralnej Komisji zostaje się właśnie z wyboru tego środowiska. I niewątpliwie bierze ogromnie aktywny udział we wszystkich pracach Centralnej Komisji, a w szczególności dotyczących awansów naukowych, bowiem nasza instytucja odpowiada za to, co się nazywa kreowaniem kadr najwyższych kwalifikacji, czyli uznawaniem dorobku tej części środowiska akademickiego. W organizowanej przez profesora konferencji z zarządzania i inżynierii produkcji uczestniczą dziś specjaliści z całej Polski, jednak kolebką kierunku była Politechnika Opolska. Ja powiem szczerze, że podziwiam go niesamowicie, jego mobilność, jego taką kreatywność i opanowanie tych wszystkich obszarów, to rzeczywiście tylko trzeba się uczyć od profesora na zasadzie, jak to pan profesor robi. Sądzę, że jego dorobek naukowy, jego dorobek dydaktyczny, działalność na rzecz środowiska jest rzeczywiście przeze mnie wysoko oceniany. Podziwiam go, mimo że ileś tam wzorców miałem w życiu, to sądzę, że rzeczywiście też można powiedzieć wzór z pana profesora, profesora Ryszarda Knosali, patrząc na jego działalność, na jego zaangażowanie, jak również po prostu również przyjazność dla ludzi. To tu, przed 15 laty, profesor Knosala, autor standardów nauczania dla, jak mówią studenci, ZIP-u, utworzył instytut, na którego czele stoi do dziś. To tylko jedna z wielu jego aktywności. Mam ogromną przyjemność współpracować z panem profesorem Knosalą od przynajmniej 15-17 lat. I jedyne, co mogę powiedzieć, to, że jest z prawdziwego zdarzenia profesorem. Jakkolwiek się to rozumie,
po prostu profesor, profesor instytucja, profesor firma, profesor, który jest znany w całej Polsce i nie z tego, że pełni jeszcze dodatkowo funkcje społeczne czy polityczne, tylko profesor z prawdziwego zdarzenia. Profesor Ryszard Knosala jest znanym parlamentarzystą. Poseł piątej kadencji. Od 2011 roku zasiada w Senacie Rzeczypospolitej, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Na uwagę zasługuje jego szeroka działalność społeczna. Z najnowszych inicjatyw profesora warto wymienić utworzenie ogólnopolskiego klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji, zrzeszającego blisko 80 podmiotów naukowych, gospodarczych i samorządowych. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną profesor otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej czy odznakę honorową Prezesa Rady Ministrów za zasługi dla wynalazczości. Mamy wielki honor uzupełnić ten wspaniały dorobek honorowym doktoratem.